Zastęp Straży Pożarnej z jednostki numer 3 w Niemodlinie został zadysponowany do wypadku na drodze krajowej. Podczas dojazdu tego wypadku wszystkie auta ustawiły się na poboczu. Niestety jeden kierowca postanowił zawrócić na tej drodze i uderzył w jadący na sygnale samochód Straży Pożarnej. Kierowca tego samochodu stracił panowanie i niestety nie udało mu się utrzymać prawidłowego toru jazdy i samochód położył się na boku. W tej chwili jest dwóch strażaków w szpitalu z obrażeniami ogólnymi twarzy i z potłuczoną klatką piersiową. Ich życiu w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo. W wypadku, do którego jechali, również nie ucierpieli ludzie. Do tego wypadku zostały zadysponowane inne jednostki. Była to taka namiastka korytarza ratunkowego. Te auta osobowe, które niestety nie mogły kontynuować jazdy, ustawiły się na poboczu przez to, żeby zrobić miejsce dla służb ratunkowych. No i tą służbą ratunkową, która akurat jechała, była jednostka Straży Pożarnej. Samochód, który stał na poboczu razem z innymi samochodami, kierowca tego samochodu jednak postanowił wykonać dosyć niebezpieczny manewr zawracania.